Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić te słodkie babeczki. Zaczynamy od przygotowania ciasta na babeczki. Masło dajemy do miski miksera. Dodajemy szczyptę soli i ucieramy. Podczas ucierania dodajemy powoli cukier. Odrobinę wanilii. Gdy masło będzie puszyste, dodajemy po jednym jajku. Mąkę mieszamy razem z proszkiem do pieczenia. I na przemian z mlekiem dodajemy teraz do masy. Na koniec dodajemy jeszcze kawałki czekolady i krótko mieszamy. Przygotowane ciasto porcjonujemy teraz do foremek papierowych na mafinki. Ja najchętniej używam do tego łyżki do lodów. Tak przygotowane pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut. Teraz przygotujemy dekorację. Marcepan farbujemy na zielono. Ubierzcie koniecznie rękawiczki, inaczej będziecie mieli zielone ręce przez całe święta. Żeby zrobić trawę, użyjemy praski do czosnku. Kawałki marcepanu urywamy, wkładamy do środka, przeciskamy i delikatnie ściągamy nożem. Nie przeciskamy do samego końca, bo będzie wtedy za długa. Robimy tak do połowy, ściągamy i potem resztę znowu przeciskamy. Gdy babeczki są już całkowicie wystudzone, ubijamy śmietankę kremówkę razem z cukrem pudrem na sztywno.
osobnej misce miksujemy serek mascarpone. Nie za długo, żeby się nie zważył. Dodajemy teraz do niego ubitą śmietankę i wszystko razem miksujemy. Przygotowany krem przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą tylką. Krem wyciskamy teraz na babeczki. Teraz na krem kładziemy naszą wcześniej przygotowaną trawę. A do środka kładziemy kolorowe jajeczka. No i tak prezentują się gotowe babeczki. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Zapraszam również do obejrzenia moich innych wielkanocnych inspiracji.